Czy widać? Z tej strony Szymon Hopka z kanału Filmujemy, a my widzimy się nie w poniedziałek, tylko w niedzielę, bo dzisiaj pokazuję wam pracę z projektu hashtag Zostań w domu. Projekt ten o dziwo jest troszeczkę inny od poprzednich, bo jakby zawsze interpretowaliście swój temat, znaczy ten temat, który był nadany, a tutaj chodziło nam o to, żebyście waszym filmem zachęcili kogoś potencjalnie do tego, żeby został w domu. Chodźcie, zapraszam. On problems are sober. My run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. No i słuchajcie, na pierwszym miejscu będzie praca Filipa. Filip, powiem ci szczerze, że tutaj chyba ze wszystkich projektów ta praca jest jako jedyna wykonana w technice poklatkowej. Jeszcze lepienie tam chyba z plasteliny, tak mi się wydaje. Wow, to jest... To zdecydowanie ta praca by mogła być wyświetlona gdzieś w jakichś szerszych mediach jako część jakiejś kampanii związanej z tym i no sam widzisz, jakby ciężko mi jest coś powiedzieć takiego, no bo no po prostu jakby ta praca jest tak dobra, w tej pracy jest tak fajny przekaz, tak prosto pokazany, jest tutaj tak duża ilość pracy dokonana i efekt finalny jest niesamowity, że jednogłośnie trzema głosami automatycznie jakby ona wskoczyła na pierwsze miejsce w skali od 1 do 10, gdzie tak zawsze sobie oceniamy, to dostała podyszce i zasłużenie w 100%, jakby cała narracja, to, że to jest jakby utrzymane w tym takim klimacie, się śmiałem, że można tam podkładać głosy takie... z tych właśnie oldschoolowych bajek, które są nie wiadomo co, ale pasują jakby do tego formatu. Wow, naprawdę, mega praca. Następna praca to praca Marcina i tutaj ta praca jest bardzo specyficzna ze względu na to, że przede wszystkim Marcin zaangażował prawdopodobnie swojego tatę i my zawsze jakby szanujemy ogromnie takie inicjatywy, że tą pasją gdzieś tam, którą mamy, bo zazwyczaj ludzie, którzy wrzucają te filmy do projektów hashtag, to jest jakaś pasja związana z tym robieniem filmów i że ta pasja też łączy gdzieś pokolenia i to jest super sprawa. Na pewno tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że jest podejście takie humorystyczne, jest taki specyficzny format, delikatnie komediowy. Ja bym tutaj sobie skojarzył mi się ten film od razu z produkcjami niektórymi Martina Stankiewicza, gdzie on jako narrator lubi zatrzymać sobie tą jakby całą fabułę, coś pokazać z innej strony, skontrastować to wszystko. I jest też taki humorystyczny ten film, z takim fajnym jajem, jakby jest fajne podejście do tego tematu, który jest tak strasznie teraz w mediach promowany i ludzie generalnie jakby są dosyć zastraszeni, to tutaj po obejrzeniu tego filmu jakby myślimy sobie, wow, fajnie nawet jest w sumie zostać w domu i porobić coś, na co nigdy na przykład nie mieliśmy czasu, albo ewentualnie wpaść na coś nowego, coś takiego alternatywnego i ten film przekazuje to w 100%. Oczywiście możemy się doczepić tutaj do jakby techniki kadrowania, czy techniki oświetlenia i tak dalej, ale to jest w ogóle nieistotne jakby w tym projekcie. Nie było to w ogóle istotne, żeby pokazywać coś pięknie, tylko żeby pokazać fajną narrację, fajną historię za pomocą jakichś fajnych też pomysłów. No i pomysł Marcina na pewno takim jest. No i trzecie miejsce należy do Maćka. Maciek tutaj pokazał, ja to od razu powiedziałem, że to jest bardzo prosta narracja, która przez tą swoją prostotę jakby od razu bezpośrednio trafi do nas. Więc jakby też nie ma się co dziwić, że jakby te filmy, po obejrzeniu filmu od Maćka będziemy jakby zachęceni do tego, żeby zostać. Między innymi przez jakby jego walory fizyczne pokazane w tym filmie, z czym też jest związany jakby cała narracja, ale też, bo sama narracja w taki sposób mówi o tym, żeby zostać, żeby jakby poszukać czegoś fajnego. Jakbym miał to rozszerzyć, to na pewno widać, że tam jest jakby mało miejsca w tym pokoju, w którym kręciłeś i nie widać tego jakby po ujęciach, co jest spoko, bo nie widać, że jest jakoś super wąsko, ale widać, że jakby przebywasz w wąskim pomieszczeniu i tutaj fajnie, że jest jakieś wybrnięcie z tej sytuacji, że pokazanie, że na małej przestrzeni też możemy coś fajnego robić i na pewno jedna osoba będzie zachęcona do tego, żeby zostać w domu po obejrzeniu twojego filmu. No i też na ogromny plus tutaj color grading, w sensie, że jest bardzo fajna korekcja, nie ma tutaj jakichś niesamowitych zaburzeń i nawet ta ekspozycja jest w miarę okej. Podoba mi się, że gdzieś tam białe miejsca są faktycznie białe, że nie są jakieś bardzo
przerzucone przez jakieś tam oświetlenie czy coś, więc jak najbardziej na plusik. Zadbałbym troszeczkę o postprodukcję dźwięku, w sensie, żeby troszeczkę zadbać, żeby ten dźwięk był troszeczkę taki, wiesz, mocniejszy, bardziej taki dobitny, ale wiadomo, no praca z głosem to jest kwestia takiego dłuższej wprawy i też po stronie samego nagrywania czy postprodukcji, ale super. No i jeszcze słuchajcie, słowem takiego podsumowania, było tych prac około 20, ponad chyba 20 ich wyszło. Większość z was może niekoniecznie filmami waszymi zachęcała do zostania w domu, a raczej wy pokazywaliście, jak wy zostajecie w domu. Co nie oznacza, że te filmy są złe, bo każdy z waszych filmów, jestem przekonany, że zachęci chociaż jedną osobę do tego, żeby zostać w domu. Jakby ja już nie poddaję dyskusji, czy to ma sens, czy to nie ma sensu w kontekście tego, jak się ten wirus rozprzestrzenia, ale no jako akcja, jako społeczność filmowa zrobiliśmy coś niesamowitego i własnymi środkami na pewno kogoś zachęciliśmy, żeby zostać w tym domu i też, żeby przynieść na pewno na 100% jakieś pozytywne skutki tym, że chociaż taka jedna osoba sobie zostanie w domu, więc to jest świetna sprawa. I teraz słuchajcie, na samym końcu, bo tutaj wiem, że dociera zazwyczaj dosyć mało ludzi. Te pierwsze trzy prace, które zostały wyłonione, zostaną też nagrodzone na takim wydarzeniu, które jest zorganizowane przez FotoPlus, prawdopodobnie 6 kwietnia. Ja o wszystkim będę informował na bieżąco gdzieś na fanpage'u, na Instagramie, żeby było jakby w porządku. I prawdopodobnie, bo to jest taki dosyć świeży pomysł, wyklarował się dosłownie wczoraj, nagrywam to dzisiaj w niedzielę, żeby nagrodzić te pierwsze trzy miejsca tutaj z hasztagu, ale bardzo prawdopodobne, że uda się nagrodzić jakby według FotoPlusa trzy najlepsze prace z nadesłanych. To wszystko jest jeszcze takie elastyczne, jeszcze nic nie jestem wam w stanie potwierdzić. Niemniej jednak pokrótce będę na tym wydarzeniu od FotoPlusa, które będzie działo się na żywo z Afriko, będę ja między innymi i będziemy tam odtwarzać na pewno wasze filmy z tej edycji i na pewno ktoś dostanie jakiś fajny upominek, jakiś gadżecik od FotoPlusa, więc myślę, że spoko opcja. Nikt o tym nie wiedział, ja sam nie wiedziałem, wyklarowało się, to wam mówię. Napiszcie, co o tym sądzicie z hashtagiem FotoPlus, w sensie skomentujcie hashtag FotoPlus, jeżeli tutaj dotrwaliście do końca. I co, dziękuję za wszystkie prace nadesłane, bo są niesamowite. I niesamowicie się cieszę, że zaangażowaliście się w coś takiego, bo robienie rzeczy takich społecznych za pomocą tego, co potrafimy, jest super sprawą. I super jest widzieć, że ludzie się angażują w takie rzeczy, bo to buduje samych nas. Mnie na pewno bardzo mocno zbudowało. Do zobaczenia.